Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze, to co? Matura. Entuzjazm, nie? Wszyscy się cieszą, że maturę zdają. Wszyscy zdają maturę? Tamten pan w niebieskim to już pewnie 15 podejście, nie? A nie, już ma maturę, to nauczyciel, dobra. Dobrze, zobaczcie. Przyjeżdżamy na Jasną Górę w myśl zasady, jak trwoga, to do Boga, nie? No bo to nie, oczywiście wszyscy jesteście co tydzień na Jasnej Górze z pobożności, nie? Wiemy, jak jest. Zobaczcie, to dobrze, że jak trwoga, to do Boga, no bo do kogo mamy iść, jak jest trwoga? I bardzo dobrze, że tu jesteście i bardzo dobrze, że chcecie maturę i swoje życie i to, co będzie po maturze, zawierzyć Panu Bogu. Ale jest też pewna taka pokusa, bo my byśmy często chcieli, żeby Pan Bóg jakby załatwił za nas to wszystko. Najlepiej jakby Pan Bóg w ogóle 6 maja, tak? 6 maja jest Polski? Tak, potwierdzacie. Powinniście wiedzieć już, nie? Tak dobrze by było, nie? Żeby 6 maja Pan Bóg wysłał jakiegoś archanioła Gabriela, archanioł Gabriel siadł i napisał tą maturę z polskiego, nie? Chcielibyśmy często zrzucić z siebie odpowiedzialność, ciężar za nasze życie, ciężar decyzji. To jest bardzo niebezpieczne. Ale my tak mamy, każdy z nas. Wiecie, na przykład jak ktoś uczy, a niektórzy tutaj są nauczycielami, to potwierdzą. Jak się pyta ucznia, dlaczego nie zrobił zadania z matematyki, to uwierzcie mi, uczeń nigdy nie odpowie, że dlatego, że wybrał granie w grę komputerową. Nie, zawsze będzie, albo to było za trudne, albo ciocia przyjechała, bo deszcz padał, bo Polska grała z Portugalią, nie? 2 dni temu, no ale zawsze każdy pretekst jest dobry, nie? Zobaczcie, mamy dużą tendencję do tego, żeby zrzucać na innych, na okoliczności, na świat, odpowiedzialność za nasze życie. A prawda jest taka, że moje i twoje życie jest tworzone przez moje i twoje decyzje. To nie emocje tworzą twoje życie. Możesz przeżyć największe nawet wzruszenia, uniesienia emocjonalne, to niewiele zmieni. To nie marzenia zmienią twoje życie. Nie pragnienia, ale twoje decyzje, twoje wybory. Dlatego też matura jest taka ważna i to, co będzie po maturze, bo to są twoje wybory. Wybory są ważne. Wtedy, kiedy podejmujesz wybory, dokonujesz decyzji, to bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Mamy w życiu bardzo różne wybory. Chciałbym to teraz tak zademonstrować. Potrzebuję 2 osób, płci dowolnej, dowolnego ilorazu inteligencji. Jest jakiś kandydat, kandydatka. Śmiało, nie będzie nic trudnego. Właśnie teraz jest szansa, nie? Podjąć jakąś decyzję, nie? Nie ma nikogo? No ludzie, zlitujcie się. 2 osoby tylko. Może być ktoś z bliska, może być z daleka. Chodźcie z pierwszej ławki. A co? Chodźcie. Jak nie ma chętnych, to będziecie ochotniczkami. Dobrze wyglądacie, więc... Chodźcie tutaj do mnie. Dobrze. Najpierw pytanie do ciebie. Wybierasz funkcję A czy funkcję B? A. Świetnie. Będziesz statywem. Gratuluję. Możesz wziąć mikrofon i go trzymać. Okay. Dobrze. Natomiast twoje zadanie będzie takie, że zagramy w taką grę, w którą grają bardzo często dzieci. Ence pence, w której ręce. To znaczy, jak wybierzesz rękę, w której jest coś, to coś jest twoje. Co ty na to? Okay. Dobra, uwaga. Która ręka? Prawa czy lewa? Lewa. Ta, nie wiadomo która, ale ta. Powodzenia na kursie prawa jazdy. Dobra, czyli wybrałaś tę rękę. Tę, to jest lewa, ci podpowiem. Dobra, lewa ręka. Sprawdzimy, co jest najpierw w prawej ręce. Co ty na to? Uwaga, w prawej ręce jest? Nic nie ma, bo wy nie widzicie, ona widzi. To zobaczmy, co jest w lewej. Co jest w lewej? W lewej też jest nic. Sorry. Dzięki. Zobaczcie, to może wam się wydawać głupie. Tak, dziękuję wam bardzo. Byłaś świetnym statywem. Jakbyś nie miała, wiesz, potem pracy po studiach, to jako statyw na pewno świetnie ci to idzie. Zobaczcie, zrobiłem obie dziewczyny tak naprawdę
w bambuko. Oszukałem je. W żadnej ręce nie było nic, co można było wygrać. A tak naprawdę jak zapytałem dziewczynę, czy wybiera funkcję A, czy funkcję B, to też niezależnie od tego, czy powiedziała A, czy B, to by była statywem. Sorry, taki los. Zobaczcie, obu dziewczynom dałem wybór, ale to był wybór bardzo pozorny. Bo niezależnie od tego, czy wybrałabyś prawą czy lewą rękę i niezależnie od tego, czy wiesz, która jest która, to i tak byś nie dostała nic w tej grze. Niezależnie, czy powiedziałabyś A czy B, byłabyś statywem. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, bo nasze życie jest pełne pozornych wyborów. Cała logika komercji, cała logika świata finansów, pieniędzy i tego całego marketingu, żeby nam więcej sprzedać, opiera się na tworzeniu iluzji wyboru. Bądź sobą, wybierz Pepsi. Rozumiesz? Masz ciągle wybierać to, co oni chcą. To, co chcą ludzie, którzy zapuszczają rękę do twojej kieszeni, żeby z niej wyciągnąć pieniądze. Dam wam ilustrację. Lat temu naście telefony komórkowe dopiero wchodziły na rynek. To było coś niezwykłego. I moi koledzy się tym bardzo ekscytowali. I każdy z nich miał swoją ulubioną firmę. I wykłócali się, która z trzech firm produkuje najlepsze telefony. Toczyli o to długie spory na przerwach w szkole. A potem się okazało, że wszystkie trzy marki produkują w tej samej fabryce na Tajwanie i dopiero wtedy, kiedy to wyjeżdża z taśmy, to przybijają taki albo inny znaczek. To jest właśnie pozorny wybór. Dają ci iluzję. Możesz wybierać tę markę albo tamtą markę. A na końcu okazuje się, że wszystko i tak trafia do tej samej kasy. Tak działa reklama, tak działa komercja. Daje ci iluzję, że jesteś decydentem, a tak naprawdę stajesz się trybikiem w systemie. Jest mnóstwo pozornych wyborów w naszym życiu. Mnóstwo. Nauczyciele może mnie za to tutaj potępią, ale mnóstwo wyborów związanych z waszą maturą i studiami to są tak naprawdę pozorne wybory. Bo nie jest najważniejszym wyborem w twoim życiu, czy będziesz lekarzem, czy mechanikiem. Ważne jest to, czy będziesz dobrym lekarzem, czy będziesz dobrym mechanikiem. Bo to, czy jesteś lekarzem, czy mechanikiem, jest naprawdę drugorzędne. Można być szczęśliwym, można mieć piękną rodzinę, a czasami jako hydraulik zarobisz więcej niż jako prawnik. Więc nawet w sensie ekonomicznym nigdy nic nie wiadomo. Ale jest wybór ważniejszy od tego. I na ten wybór chciałbym zwrócić dzisiaj waszą uwagę, bo tak naprawdę w moim i twoim życiu jest jeden, jedyny wybór, który ma znaczenie. To jest wybór, który dotyczy osoby. Jak myślicie, jakiej osoby dotyczy ten wybór? Tak, to jest pytanie, można odpowiedzieć. Ktoś chciałby odpowiedzieć, może na przykład rękę podnieść albo głośno krzyknąć. Jak myślicie, kto jest jedyną osobą, którą tak naprawdę musicie wybrać? Kto? Jezus, Bóg. No pewnie jesteście na pielgrzymce do Częstochowy, na pewno Pan Bóg. Ludzie, to, że jesteście na pielgrzymce, to nie znaczy, że każda poprawna odpowiedź to jest Jezus, nie? Bo tak jest na katechezie, nie? Tutaj siostry katechetki potwierdzą, nie? Kto zabrał kredę? Na pewno Pan Jezus, nie? Na katechezie zawsze poprawną odpowiedzią jest Jezus, nie? Nie, moi drodzy, Bóg nie jest przedmiotem wyboru. Ja wiem, że to się od razu narzuca, taka odpowiedź, ale jak nad tym głębiej się zastanowimy, to Bóg nie jest przedmiotem naszego wyboru. Bóg po prostu jest. Czy się to Tobie podoba, czy nie? Czy Ty w Niego wierzysz, czy nie? Bóg jest. I co więcej, filozofia powie, że Bóg jest bytem koniecznym. To znaczy takim, którego nie może nie być. I to jest bardzo ważne. Bo zobaczcie, my często przeżywamy to na takiej płaszczyźnie, że my sobie wybieramy Pana Boga albo nie. Co niedzielę Pan Bóg startuje w naszym sercu w castingu przeciwko komputerowi z Facebookiem, przeciwko telewizorowi z familiadą, nie? Więc jak ktoś wybiera Strasburgera zamiast mszy świętej, to... No ale różnie to bywa, nie? Pan Bóg nie jest przedmiotem wyboru. On po prostu musi być w naszym życiu. I tak naprawdę my zawsze wybieramy Boga. Pytanie, kogo wstawiamy w Jego miejsce? Bo problem ateisty nie polega na tym, że ateista nie wierzy w Boga. Ateista wierzy, że to on jest Bogiem.
albo coś innego niż Bóg jest Bogiem. Tak naprawdę wybór, którego musimy dokonać, wybór osoby, dotyczy innej osoby niż Pan Bóg. Najważniejszym wyborem mojego i Twojego życia jest to, żebyśmy wybrali samych siebie. Wybierz siebie, nie Pepsi, wybierz siebie. I uwierzcie mi, to nie jest jakaś tania psychologia z gatunku pozytywnego myślenia. To jest głęboka teologia. Bo kiedy ja mówię, że masz wybrać siebie, to mówię ci o czymś, do czego zachęca cię Pan Bóg i co Pan Bóg już zrobił. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze o tym tak. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Bóg wybrał konkretnie ciebie i to jeszcze przed założeniem świata. Można powiedzieć, że ten świat, cały świat, który istnieje, dzisiaj jak jechaliście autokarem, może zwróciliście uwagę na to, jak jest piękna jesień, jak pięknie słońce świeci, te drzewa, to wszystko, to jest tylko cząstka tego świata. Cały ten świat istnieje konkretnie dla ciebie, bo Bóg, kiedy stwarzał świat, wybrał właśnie ciebie, żebyś na tym świecie zaistniał. Można powiedzieć, że cały stworzony wszechświat z całym swoim ogromem jest przypisem do twojego istnienia. Tak, bo Bóg ciebie tak bardzo kocha. Widziałem jakiś czas temu taki filmik na YouTubie, który to pięknie pokazuje. Na tym filmiku leży sobie dziewczyna na łące, kamera zbliża się na jej oko, a następnie się oddala, ukazując całą łąkę, cały park, całe miasteczko, kraj, planetę Ziemię, Układ Słoneczny, naszą galaktykę, mnóstwo innych galaktyk. A potem następuje gwałtowny zoom i z tego ogromu wszechświata znowu do źrenicy oka jednego konkretnego człowieka. Tak właśnie jest z naszym życiem. Bóg wybrał nas z miłości i do miłości, przed założeniem świata, żebyśmy kochali, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy mogli żyć. Ale wielu z was powie, a ja nie czuję tej miłości. W mojej codzienności, w tym co obserwuję, nie czuję Bożej miłości. Wiecie dlaczego tak jest? Jednym z powodów, dla których być może nie doświadczasz Bożej miłości, jest to, że jesteś głupim osłem. I nie jest to inwektywa, tylko wprowadzenie do bajki. Do bajki o głupim osiołku, która pokazuje nam pewien problem duchowy z nami. A mianowicie był sobie osiołek. Osiołek jak to osiołek, aparycję miał nieszczególną. Szeroki zad, krótkie nogi, wyszczerzone zęby. I ten osiołek z zazdrością patrzył na ogiery, które miały takie smukłe nogi, biegały z gracją po tej łące, takie piękne grzywy. A za tymi ogierami biegały równie piękne klacze. I ten osiołek sobie myślał, fajnie byłoby być takim ogierem, też by się mną jakieś klacze zainteresowały. No ale jestem tylko osłem z wyszczerzonymi zębami. Pewnego razu ten osiołek skubał sobie osty gdzieś tam przy parkanie i usłyszał za płotem jakieś rżenie. Włożył swój łeb przez dziurę w płocie i zobaczył piękną klacz. Długa, blond grzywa, smukłe nogi, wiecie, no po prostu cudowna. Ta klacz zobaczyła, że przez tą dziurę w parkanie osioł wstawił swój łeb, obróciła się do niego i mówi, cześć przystojniaku. Osioł za nim mówił z wrażenia, nie? Taka piękna klacz mówi do niego, do osła przystojniaku. A klacz mówi, słuchaj, a może chciałbyś się ze mną spotkać? Mówi, bo do 18 muszę tu siedzieć, bo pilnują tutaj, ale po 18 wiem, jak otworzyć furtkę, to możemy gdzieś skoczyć nad jeziorko razem. Osioł sobie myśli, no, tak, tak, nie? O 18 nad jeziorkiem, dobra, nie? Wyjął głowę z tej dziury i sobie myśli, ja gdzie mogę? No po prostu taka klacz
Ale jak ona mnie o 18 zobaczy, jak zobaczy, że jestem tylko osłem, jak zobaczy, jak ja wyglądam, to ona w ogóle nie będzie chciała ze mną być. I tak stoi i se myśli, a tu mały żuczek, który przychodził, mówi, ty osioł, co, chciałbyś lepiej wyglądać? No tak, idź do starej lisicy, to może cię zamieni w ogiera, ona jest, wiesz, czarownicą. Osioł pomyślał, no jasne, no to dawaj, znalazł starą lisicę i mówi do niej, słuchaj, na wieczór muszę wyglądać jak ogier. No, lisica popatrzyła, dałoby się zrobić, nie? A co ty, osioł, dasz w zamian? Co ty, osioł, masz? Osioł mówi, no nie wiem, co mam, nic nie mam. Słuchaj, osioł, to daj mi swój uśmiech. W zamian za uśmiech zamienię cię w pięknego ogiera. Szast prast, osioł stał się ogierem, godzina 18, czeka nad stawem, zadowolony, nie? Przychodzi klacz, rozgląda się, szuka tego osiołka, nie widzi go, a ogier mówi, szukasz osła? Tak, to ja jestem tym osłem. Zobacz, lisica zamieniła mnie w takiego pięknego ogiera. A klacz popatrzyła ze smutkiem i mówi, to niedobrze, bo ja się zakochałam w osiołku, który był skromny, który miał piękny uśmiech, który był szczery i autentyczny, a takich ogierów to jest na pęczki i mnie nie interesują. I odeszła. Głupi osioł chciał być kimś innym niż jest, bo myślał, że jak będzie kimś innym, to zasłuży na miłość. I tak jest bardzo często z nami. Nie przyjmujemy samych siebie, nie akceptujemy tego, kim jesteśmy i na siłę chcemy stać się kimś innym. Zobaczcie, ile jest kobiet, które nie akceptują swojego wyglądu i za wszelką cenę chcą wyglądać inaczej. Ilu jest mężczyzn, którzy nie akceptują tego, kim są i chcą być kimś innym? Ilu z nas nie akceptuje swojej historii życia, tego, jakich mam rodziców, tego, że urodziłem się w Lublinie, a nie w Londynie, tego, że, nie wiem, mam takie, a nie inne talenty. I łatwo ulegamy iluzji, że gdybym był inny, to doświadczałbym miłości. Wiecie, co się dzieje z człowiekiem, który chce stać się inny, żeby doświadczyć miłości? Taki człowiek wchodzi w grzech. Bo wydaje mu się, że jak będzie oszukiwał i miał więcej pieniędzy, to będzie więcej wart. Bo takiej dziewczynie czy chłopakowi wydaje się, że jak będzie budził pożądanie, jak będzie współżył tak, z partnerami czy z partnerkami, to będzie kimś więcej. A to jest kłamstwo. Bo nie będziesz niczym więcej przez to, że staniesz się kimś innym. Natomiast staniesz się głupim osłem, który będzie miał problem doświadczyć Bożej miłości. Bo ta miłość będzie niejako chybiła. Bo Bóg kocha ciebie, takiego, jakim ciebie stworzył. Takim, jakim ciebie wybrał. Wszystko, co jest w tobie, jest piękne i wartościowe, z wyjątkiem grzechu. Grzech jest jedyną rzeczą w tobie, której Pan Bóg nie chciał i która ciebie szpeci. A to, jaki jesteś, twoje talenty, ale też twoje słabości są zamierzone przez Boga i są piękne. I być może ty nie potrafisz zaakceptować czegoś w sobie, nie potrafisz tego pokochać. To właśnie dzisiaj Pan Bóg ci mówi, wybierz siebie, to znaczy zgódź się na to, kim jesteś. Zgódź się na swoją historię życia, nawet jak jest trudna. Bo ona jest objęta Bożą łaską, Jego miłosierdziem. Bo jeżeli ty się nie zgodzisz na siebie, to czemu ktokolwiek miałby się zgodzić na ciebie? Jeżeli ty nie pokochasz siebie taką, jaką jesteś, to czemu ktokolwiek miałby ciebie pokochać? Zobaczcie, my potrzebujemy dokonać jednego fundamentalnego wyboru. Powiedzieć tak Panu Bogu, ale w sobie, w tym, że mnie stworzyłeś tym, kim mnie stworzyłeś. Bo taki, jaki jesteś, jesteś dobry. Nawet jak seplenisz, tak jak ja. Jak przyjmiesz siebie, jak przyjmiesz swoją przeszłość, jak przyjmiesz swoją teraźniejszość, to przyjmiesz w Chrystusie swoją przyszłość. Bo nie musisz się lękać matury, ani tego, co będzie potem. Pan Bóg to ogarnie. On wie, czy masz być prezydentem Polski. Jak ktoś z was będzie, to pamiętajcie o kaznodziei takim, nie? Czy masz być hydraulikiem, czy masz być mechanikiem, czy prawnikiem, czy w ogóle nie wiadomo co. No, Pan Bóg to wie.
On ciebie poprowadzi w tym wszystkim. Może masz być nauczycielem, nie? Połowa nauczycieli tutaj w ogóle nie sądziła, że będzie nauczycielami, a są. I daj Boże, są szczęśliwi w tym. Pan Bóg, który wybrał ciebie przed założeniem świata, nie jest tylko jakimś takim inicjatorem procesu, który potem patrzy z góry, jak te mróweczki sobie radzą. On jest Ojcem, który ciebie kocha i który będzie przy tobie nieustannie. Nie tylko 6 maja, ale i 7, i 5, i przez całe twoje życie. Ale będzie przy tobie, a nie przy kimś innym, kim ty na siłę chcesz się stać. I będzie ciebie prowadził. Jeżeli ciebie powoła do życia zakonnego, tak jak powołał mnie, albo do kapłaństwa, albo ciebie powoła do małżeństwa z piękną dziewczyną czy przystojnym facetem, to on będzie przy tobie, będzie ciebie prowadził, o ile ty jemu pozwolisz, o ile ty przyjmiesz siebie. Dobrze, że tutaj jesteście na Jasnej Górze, bo tutaj człowiek staje się bardziej sobą. Za komuny mówiono, że tutaj jesteśmy najbardziej wolni. Wtedy, kiedy, jak wiecie z historii, Polska nie była wolnym krajem. Tutaj zawsze byliśmy wolni. Ale to nie jest tylko wolność od czegoś, od zewnętrznego przymusu. Tutaj zawsze byliśmy i jesteśmy wolni do bycia sobą. Czyli takimi, jakimi Pan Bóg nas zaplanował. Bo to, kim jesteś, jest naprawdę piękne. I to, kim jesteś, jest wartościowe. Tylko zgódź się na to. Jak ty się na to zgodzisz, jak zobaczysz Pana Boga obecnego w twojej przeszłości i teraźniejszości, to przestaniesz się martwić o przyszłość. Zobaczysz, że ty nie musisz mieć żadnego planu na życie, bo Pan Bóg ma plan, a ty po prostu Jemu zaufaj. Amen.